Mateusz Morawiecki w momencie podpisania decyzji o wyborach kopertowych miał na biurku 3 opinie prawne i wszystkie mówiły: nie rób tego. Mało tego, jedna mówiła mu: jeśli to zrobisz, to grozi ci odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. On podpisał. Ostatnie lata w Poczcie Polskiej można było kupić cukierki, kołdry, a nawet poczta chciała organizować wybory, tylko nie można było dostać listu czy też paczki, bo nie miał kto przekazać, bo była źle zarządzana. I jestem przekonany, że w gronie tych, którzy będą mieli zdjęte immunitet i postawione zarzuty, będzie po raz pierwszy premier, były premier Morawiecki, dlatego że nie miał prawa podejmować decyzji i odbierać kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, przerzucać na Pocztę Polską. Może Was nie zaskoczę, ale wygląda na to, że możemy mieć ponownie do czynienia ze zjawiskiem, które było dość głośne w ostatnim czasie. Mianowicie chodzi o rozliczanie poprzedniej władzy. Wygląda jednak na to, że ta obecna posuwa się dzisiaj o krok dalej. Jak więc tłumaczą się z dotychczasowych problemów? Co mają do tego paczkomaty? Dlaczego Rydzyk może być postawiony przed wymiarem sprawiedliwości? Nie zapomnijcie zostawić subka i łapki w górę, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Jońskiego. 1. 2. 3. Napisane? No to lecimy. Odkąd władza w naszym kraju się zmieniła, krajobraz Polski uległ mocnej zmianie. Jak pewnie wiecie, wiele było obiecywane, ale znacznie mniej zostało zrealizowane. Zdaniem wielu jednak początki były obiecujące. Ogrom Polaków nie widziało najmniejszego problemu, na przykład w przejęciu telewizji. Przeciwnie, było to potraktowane jak element czegoś większego, na co czekało tak wielu z nas, czyli całkowite odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Tak więc weszliśmy na grząski grunt. Witam, a moim gościem jest Dariusz Joński, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa. Sukcesów w rozliczaniu nie ma, jak się zdaje, więc robicie szopki. Step by step, krok po kroku. Każdy, kto złamał prawo za czasów PiSu, za to odpowie. To, co do tego jestem absolutnie pewien. Ale ja się pytam bardzo konkretnie o to wydarzenie, podpisanie przez 3 ministrów i premiera zobowiązania do ścigania. Tak gdybyście nie podpisali, gdyby nie było tej konferencji, to byście nie ścigali? Nie, ścigalibyśmy, ale dobra współpraca i pokazanie tego złodziejstwa jest szalenie istotne. Okazało się, że pod szyldem rozliczeń można pozwolić sobie na bardzo wiele z perspektywy polityków, którzy dzisiaj nami przewodzą. Nie zawsze musi być to zgodne z prawem, jeżeli politycy głoszą, że ma to związki z PiS-em. Nagle winy zostają im przebaczone. Nie oznacza to oczywiście, że jeżeli doszło do jakichś nadużyć, nie należy się temu przyglądać. Przeciwnie. Tylko, że powód podejmowania takich decyzji powinien być inny niż potrzeba zwrócenia oczu społeczeństwa na jakąś inną sprawę. W poprzedniej komisji śledczej zostało przegłosowane przygotowanie 12 zawiadomień na 19 polityków PiS-u i jestem przekonany, że w gronie tych, którzy będą mieli zdjęty immunitet i postawione zarzuty, będzie po raz pierwszy premier, były premier Morawiecki, dlatego że nie miał prawa podejmować decyzji i odbierać kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, przerzucać na Pocztę Polską. To będzie równie dobrze zdjęte i równie skuteczne jak w przypadku posła. Wie pan, ja jestem politykiem. Ja uważam, że po 15 października zmieniło się. To nie ja jako polityk decyduję już o wyroku. Wiem, że jest uprawdopodobnione, bo mam dowody na to, że faktycznie zostało złamane prawo. Dodatkowo jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego już nie ma odwołania. Ale to jednak prokuratorzy i jednak sędziowie podejmują decyzje. Chyba tym właśnie jest to całe rozliczanie. Jest to swoista przykrywka. Będą zbierać nazwiska i nagłaśniać sprawy, bo znane imię dobrze wygląda na nagłówkach i odwraca uwagę od spraw ważnych. A tych się trochę dzieje w naszym kraju. Jedna jest na przykład związana z Pocztą Polską i dotyczy poważnych problemów finansowych, jakie dręczą spółkę. Poczta Polska zakończyła poprzedni rok z ogromną stratą wynoszącą prawie 790 milionów złotych. No i z tego ciężko jest się wytłumaczyć poprzednikami, bo tak się składa, że już trochę czasu mieli w rękach władzę, kiedy statystyki te się formowały. Że nie tylko niemiecka, ona jest znana z tego, że jest wypłacalna i świetnie prosperująca, ale proszę popatrzeć na inne, m.in. włoska, brytyjska. Wszystkie sobie poradziły. Dlaczego? Dlatego, że przez 8 lat potrafiły zrobić, no krótko mówiąc, przebranżowić się, poszły w paczkomaty. Ale u nas polska poczta też się przebranżowiała. Ja pamiętam, można było kupić książki, torebki, nie, wie pan. Wszystko było. Proszę pana, przez ostatnie lata w Poczcie Polskiej można było kupić cukierki, kołdry, a nawet poczta chciała organizować wybory, tylko nie można było dostać listu czy też paczki, bo nie miał kto przekazać, bo była źle zarządzana. Ale chcę przy tej okazji. Ale złe zarządzanie opowiedzieć... to jeszcze nie jest przestępstwo. Nie jest, ale chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, które miały miejsce. Otóż 250 milionów złotych
taki kontrakt został podpisany na nowy program informatyczny, który miał pomóc w obsłudze osób, no które przychodziły dobrze. Na Pocztę Polską. Bardzo dobrze, bo taki system powinien działać, tylko że firma wzięła pieniądze, wypłacono 250 milionów i systemu informatycznego nie ma. Tak, tylko przez ostatnie 8 lat wszystkie poczty świata odnajdywały swój nowy kącik. Wcześniej problem nie istniał, a na pewno nie za poprzedniego Tuska. Co ciekawe, później Joński zaczął mówić o tym, że na przykład świetnym sposobem byłyby tutaj, uwaga, paczkomaty. Nie chcę nikogo rozczarowywać, ale te nas też już chyba nie uratują. Mam na myśli to, że one i tak są wszędzie. Może nie w każdym miejscu w Polsce, ale z pewnością wielu z was oglądających jakby miało powiedzieć, ile paczkomatów w obrębie kilometra znajduje się od miejsca waszego zamieszkania, to moglibyśmy sobie tak wyliczać. Polska jest prawdziwym rekordzistą, jeżeli chodzi o paczkomaty. Cytując Antiweb, z tego też powodu często nazywana jest Lockerlandem. Trudno się temu dziwić. W Polsce aktualnie jest najwięcej automatów paczkowych w Europie. Na drugim miejscu są Niemcy z niemal połowę mniejszą ich liczbą, podobnie jak Wielka Brytania zamykająca podium. Choć artykuł pochodzi z 2020 roku, to wskazuje na to, że paczkomaty nas nie uratowały, a przynajmniej nie Pocztę Polską. Jak widać, argumentacja będzie dzisiaj mocna. Wróćmy więc może do tego rozliczania. Przewinęło się w mediach wiele znanych nazwisk. W tym nawet były premier naszego kraju. Ten miał być uwikłany w jedną z tych spraw, którą od lat wytykają Prawu i Sprawiedliwości ich przeciwnicy. Oczywiście mają w tym też sporo racji. Afera wyborów kopertowych odnosi się do kontrowersji związanej z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 roku, które miały odbyć się korespondencyjnie. Wybory te były planowane w szczycie pandemii, a ich przygotowanie nadzorował wówczas premier Mateusz Morawiecki. Kontrowersje wywołały decyzje o drukowaniu kart wyborczych i organizacji głosowania, mimo że w końcu wybory nie odbyły się w tym terminie. Sprawa ta prowadziła do oskarżeń o nielegalne działania i marnotrawienie środków publicznych. Była też tak dmuchana, że koalicja nie mogła sobie darować takiej okazji. Dlatego, że wie pan, nie ma zgody na to, żeby łamać bezczelnie prawo. Mateusz Morawiecki w momencie podpisania decyzji o wyborach kopertowych miał na biurku 3 opinie prawa i wszystkie mówiły nie rób tego. Mało tego, jedna mówiła mu, jeśli to zrobisz, to grozi ci odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. On podpisał. Podpisał, bo pewnie dostał telefon z Nowogrodzkiej. Ale wie pan, dlatego ja tylko twierdzę, że nasz raport, 400 stron, jest bardzo obszerny i jest po to, żeby nikt nigdy więcej nie organizował wyborów przez Pocztę Polską czy firmę taksówkarską. Od tego jest Państwa Komisja Wyborcza. Niech pan zobaczy, mieliśmy wybory jedne, drugie. Czy ktoś podważa wyniki? Nie, bo robiła Państwa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. A oni wtedy kombinowali w czasie pandemii, kiedy nas pozamykali, kiedy lasy, parki nawet były pozamykane. Oni się zastanawiali, jak zrobić, żeby Duda wygrał w pierwszej turze. W Polsce działo się i do dzisiaj ma miejsce wiele złego, na czym powinniśmy się skupić. Zamiast tego nasza uwaga koncentruje się na sprawach, które media z pełną świadomością nieustannie powielają. Przypuszczalnie więcej Polaków jak w transie odpowiedziałoby, kto potrącił babę na pasach, a nie wiedziałaby, czym jest prawo weta i dlaczego lepiej byśmy dalej je mieli. Taka jest moc mediów. Rzecz jasna, nie powinniśmy i poprzednikom odbierać kredytu za to, jak skutecznie się tym narzędziem posługiwali. Taka manipulacja zarówno z jednej, jak i z drugiej strony to prawdziwy majstersztyk. Zauważmy więc przy tej okazji, że nie jest to jedyny element, w którym oba oboza nie różnią się od siebie tak bardzo, jak same to przedstawiają. To nie jest piekarnia, że wie pan, gdyby politycy zarządzali prokuraturą czy sądami, to już, proszę bardzo, za czasów PiSu pamiętam, aresztowania, areszty wydobywcze, od ręki, nie ma problemu. Ale tu chodzi o to, żeby faktycznie była sprawiedliwość. Dokładnie to samo. Mówi, aresztowaliście księdza Olszewskiego, teraz nowe zarzuty. Urzędniczki, no są dokładnie te same zarzuty. Dotknął pan sprawę księdza od Saltysonu. No faktycznie, 100 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, ogromne pieniądze. Uważam, że pogrążą nie tylko tego księdza, ale pogrążą tych wszystkich polityków, którzy z nim współpracowali, na czele z Ziobro, który jednak dawał zgodę, bo to wszystko się działo w wymiarze sprawiedliwości. Na taśmach słyszymy, jak panowie dzielili pieniądze. Jedno zło i drugie zło. Tutaj bezprawie i tutaj bezprawie. Do pewnego momentu można by nawet stwierdzić, że lepiej jest wyeliminować chociaż jedno zło, by było o połowę go mniej na świecie. Problem polega na tym, że i tutaj nie radzą sobie najlepiej. Ja tylko zwracam uwagę, że tych spraw i tego wyłudzenia pieniędzy za czasów PiSu była tak dużo, że nie da się tego zrobić w ciągu tygodni. To zajmuje miesiące, tak żeby później faktycznie zostali skazani w sądzie, bo jednak ostatecznie każdy będzie patrzył, dobrze, no są zarzuty, prokuratura postawia, ale czy w sądzie one się odbywają? Ale właśnie. Czy w sądzie będą na tyle silne? Dlatego też
czasami w niektórych sprawach nie ma pośpiechu. Chodzi o to, żeby zebrać dobrze zeznania świadków. Jakby im nawet nie zależało na osiągnięciu tego celu. Oczywiście warto też wspomnieć, że dobrze, że posiadamy opozycję w kraju i pozbycie się jej całej mogłoby poważnie zaważyć na naszej przyszłości i bezpieczeństwie. Ale ci, którzy łamali prawo, powinni być pociągani do winy. Jednak skoro brakuje na nich dowodów, to do czego dążymy? Zdaje się, że do czegoś znacznie większego. To właśnie Joński poinformował o przygotowaniu 12 zawiadomień do prokuratury dotyczących 19 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Joński sugeruje, że zarzuty mogą dotyczyć również Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Człowiek ten był w zasadzie do tej pory często uważany za nietykalnego. Ma wysoką pozycję i zaufanie dużej części społeczeństwa, która jest mu bardzo oddana. Stawianie go przed komisją może wpłynąć poważnie na to, co będzie mówić i myśleć ta część społeczeństwa. Ponadto, gdyby Rydzyk rzeczywiście został skazany, pewien rozdział by się zakończył. Ten, w którym religia jest faktycznym elementem krajobrazu naszego społeczeństwa, co obecna władza zdaje się próbować wymazać. Nie ma możliwości, by ludzie nie zdecydowali się w takiej sytuacji na sprzeciw. Uważam, że mieliśmy ogromną skalę wyłudzenia publicznych środków i każdą złotówkę, która była przekazana Rydzykowi, absolutnie raz, że będzie sprawdzona, a jeśli będzie przekazanie niezgodnie z prawem, powinna być odebrana w formie chociażby właśnie konfiskaty mienia. Pan Ziobro często mówił, że kary powinny być surowe, że konfiskaty mienia, no więc tak, trzeba zastosować w przypadku również tych, którzy otrzymywali szerokim strumieniem, szerokim piastowskim ogromne te pieniądze. A wy jesteście za rozliczaniem Rydzyka? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema.